Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy naszą najnowszą realizację, czyli policyjną legendę Dodge'a Chargera. W dzisiejszym odcinku prezentowanym pojazdem jest Dodge Charger, rocznik 2012, z silnikiem 5.7 Hemi oraz z nietypowym napędem 4x4 koła, co jest naprawdę, można powiedzieć, rarytasem, jeśli chodzi o zakup takiego pojazdu. Nie zawsze 5.7 jednostki muszą być tylko i wyłącznie z tylnymi napędami. Jest to jeden z ostatnich egzemplarzy, który posiadał napęd na dwie osie, dlatego postanowiliśmy tylko i wyłącznie z klientem szukać dokładnie takiego modelu i udało się nam go znaleźć z bardzo niedużym uszkodzeniem. Dosłownie zderzak był lekko poharatany, on został wymieniony, błotniki, które miały popękany lakier od ciepła, zostały także polakierowane. Lampy, tak jak widać, są jeszcze tutaj wypalone. Będziemy je polerować, będą lakierowane jeszcze raz, żeby cały przód się bardzo ładnie prezentował. Tak jak widać, jeszcze nie ma naklejonych klasycznych emblematów Hemi, które symbolizują, że ten silnik jest tutaj 5.7. Poza tym samochód, tak jak widać, jest cały w czerni zrobiony, jest naprawdę bardzo ciekawy. Z tyłu duża lotka, alufelgi w tym samochodzie 19-calowe. Przechodząc dalej do tyłu, rzucają się dwa masywne wydechy wraz z dodatkowym dyfuzorem, który jest specyficzny, jeśli chodzi o wersję RT. Dodatkowo tutaj mamy ekstra czujniki cofania, kamerę cofania. Lampy są zdjęte w tym momencie, ponieważ są przerabiane. Są tutaj lampy na diody, więc je trzeba akurat całkowicie przerobić. Poza tym, idąc, samochód będzie cały wypolerowany, ponieważ ma bardzo duży osad na lakierze. Musiał stać przy jakiejś fabryce, no ciężko powiedzieć, ale jest naprawdę wyczuwalny pod ręką osad na nim. Zostanie cały spolerowany, poza tym lekko prawa strona jest zarysowana i będziemy ją wyprowadzać polerując. Nie chcemy każdego elementu zawsze lakierować. Jeśli da się coś uratować, będziemy to robić. Oczywiście nie robimy nic za wszelką cenę. Staramy się ucinać zawsze koszty z klientami, ale tak jak powiedziałem, nic za wszelką cenę, tak żeby jakość tutaj została zachowana. Pod maską masywna jednostka 5.7 Hemi V8 o mocy 375 koni mechanicznych. Tak jak widać, standardowo zasypany pyłem od aukcji. Większość samochodów, które do nas przyjeżdżają, zawsze mają ubrudzony silnik. Zazwyczaj po oględzinach, czy nie ma jakichś wycieków, czyścimy go dla klienta, tak żeby samochód wyjechał jak najładniejszym stanie od nas. W tym samochodzie już wymieniliśmy tutaj wszystkie 16 świec, wymieniliśmy także każdy olej, czyli mosty, skrzyni czy silnika, całe filtry zostały wymienione. Samochód ma przejechane 200 tysięcy kilometrów, co na taki silnik jest to no, nieduży przebieg, ale trzeba zawsze takie rzeczy wymienić, jak taki samochód przyjeżdża do nas z takim przebiegiem, ponieważ nie wiadomo, kiedy to było wcześniej wymienione, dlatego warto zrobić to od razu na samym początku, niż czekać, jeździć i eksploatować stary olej. Dodge Charger, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to legenda policyjna. Praktycznie większość policyjnych samochodów to są Dodge Chargery. Oczywiście są one całkowicie przerobione. Standardowo policyjne Chargery mają dokładki masywne metalowe z przodu. Tutaj zazwyczaj mamy lampkę, którą steruje kierowca, aby doświetlać obiekty, można powiedzieć, uciekające. No i cały środek, tutaj mamy podzielone klatkę z tyłu. Nie ma standardowo foteli, są one wyprute, jest tylko taka wykładzina. No i tutaj wszystko jest generalnie poprzerabiane. Samochody takie mają inne zawieszenie, mają inne podzespoły, hamulce są troszeczkę inne, są wszystko jest to wzmacniane, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę przy zakupie takiego pojazdu, ponieważ jeśli będziemy mieć samochód z uszkodzonym zawieszeniem, musimy być tego świadomi, że nie będą pasowały nam elementy ze zwykłego chargera. Będzie trzeba je specjalnie ściągać lub szukać po stronach, można powiedzieć, ciężko dostępnych. W tym akurat egzemplarzu nie mamy takich problemów, ponieważ jest to standardowy egzemplarz chargera. Oczywiście w wersji RT, co już podnosi wartość. Jedna z dwóch ostatnich rzeczy jest to szyba, która jest wybita. Będziemy ją wymieniać. Czekamy na oryginalną szybę Mopar, którą zamówiliśmy u naszego dostawcy. Tak samo podłokietnik tutaj zostanie wymieniany, ale to już Wam pokażę, co tutaj mamy w środku. Dodge Charger ma bardzo podobny środek do swojego brata Dodge'a Challengera. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, jest on naprawdę na dużym, na bogatym wyposażeniu. Mamy tutaj fotele nie tylko podgrzewane, ale także chłodzone z klimatyzacją. Dodatkowo tutaj mamy podgrzewaną kierownicę. Jest tutaj tempomat aktywny w tym samochodzie z radarem z przodu, którego może zauważyliście wcześniej, jak obchodziliśmy samochód. Jeśli chodzi o radio, mamy tutaj także wgraną nawigację
będziemy ją zmieniać na język polski wraz z mapami. Akurat do tego modelu nie jest to problem. Tak samo fotochromatyczne lusterko. Mamy tutaj szyberdach, który także jest dodatkiem, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Samochód z ciemną podsufitką. Tutaj mamy system audio Alpine, co jest także ekstra zakupem, jeśli chodzi o ten model. Samochód w środku, tak jak można zauważyć, nie jest w najlepszym stanie. Jeździł tutaj, no widać, że jakiś psiak jeździł w tym samochodzie. Jest bardzo dużo sierści, jest sporo tutaj przetarć. Tylną kanapę oddaliśmy do obszycia, podłokietnik kupujemy nowy. Poza tym nie ma jakichś większych tutaj otarć. Samochód będzie w środku wyprany, więc zmieni się nie do poznania, jeśli chodzi o środek. System tutaj jest Uconnect Dodge'a. Wchodząc, włączając cały panel radia, mamy do wyboru radio, odtwarzacz MP3 czy telefonu. I mamy tutaj przyciski kontroli, które włączamy właśnie podgrzewanie, wentylowanie foteli czy podgrzewanie kierownicy. Są tutaj opcje kierowcy czy pasażera. Wszystko to zostanie zmienione na język polski. Kolejnym elementem jest kontrola klimatyzacji w pojeździe. Wyświetla się nam na wyświetlaczu wszystko, co ustawiamy sobie na poniższych przyciskach. Następnie mamy nawigację, czyli tutaj już mamy cały system nawigacyjny. Telefon, w którym mamy zestaw głośnomówiący. Ostatnią opcją są dodatkowe ustawienia. Możemy tutaj sobie zmieniać język, jednostki, możemy zmienić je z mil na kilometry, co jest naprawdę bardzo fajne. Nie zawsze, nie w każdym modelu można to zrobić, na przykład w Hondach nie we wszystkich, ale w większości nie da się zmienić z mil na kilometry. Poza tym właśnie zmieniając tutaj jednostki, zmieniają się one nam tutaj od razu na liczniku. Na licznik mamy podzielony na kilometry oraz mile. Kilometry oczywiście są troszeczkę mniejsze, mile większe. Poza tym nie ma tu jakichś specjalnych dodatków. Jeśli chodzi o włączanie wentylacji fotela czy podgrzewania, mamy także taką opcję mechaniczną. Włączamy na przycisku wentylowanie foteli czy podgrzewanie. Jest tutaj blisko podłokietnika. Oczywiście manualna skrzynia biegów, jeśli chodzi o Dodge Chargera. Wyżej tutaj mamy kontrolę szyberdachu, włączanie lampek, mamy schowek na okularki klasycznie. Jeszcze z dodatkowych opcji, którą odkrył kamerzysta z tyłu, są podgrzewane tylne fotele, co też jest dodatkiem, jeśli chodzi o taki egzemplarz. Poza tym tutaj też widzę lekko skórę przetarta od zwierzątka, które tutaj jeździło. Niestety takie rzeczy są nieuniknione, jeśli w samochodzie jeździ zwierzak. Trzeba zwracać często na takie rzeczy uwagę, ale tutaj no, widzieliśmy, głównym uszkodzeniem jest w środku właśnie ten fotel oraz z tyłu kanapa, co wcześniej już widzieliśmy i byliśmy na to przygotowani. Poza tym tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Myślę, że jak otrzymamy blachy i przyjedzie tutaj klient po odbiór, chętnie byśmy przetestowali ten samochód, żeby nim pojeździć, ponieważ przy takiej mocy napęd 4x4 daje na pewno doskonałe wrażenia z jazdy. Jeśli chodzi o budżet, w jakim można zakupić taki pojazd, na gotowo mniej więcej około 50 tysięcy złotych. Mówię już tutaj po wszystkich opłatach, po naprawie, w zależności oczywiście od uszkodzeń, od wyposażenia. Akurat ten egzemplarz jest w bardzo dobrej cenie zakupiony. On został, tak jak mówię, z niewielkimi uszkodzeniami oraz poprawkami, które musimy dokonać. Więc jeśli jesteście zainteresowani zakupem takiego pojazdu ze Stanów Zjednoczonych lub podobnego, zapraszamy do kontaktu z nami, który macie w opisie, a także do obejrzenia naszych poprzednich realizacji, naszego ostatniego filmiku, w którym mamy promocję na Dodge Rama, oraz do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!